Czuję się oczywiście ogromnie zaszczycony, że zostaję tak bardzo wyróżniony przez Was właśnie w tej gminie i tutaj w Kobylance nadaniem tego honorowego obywatelstwa. Z aktem tym przekazujemy Tobie skrawek ziemi. Ziemi wydobytej spod wieńca zgody. Myślę, że najbardziej historycznej dla Kobylanki. Dziękuję bardzo za to wyróżnienie i za to, że Państwo tworzycie dzisiejszą historię, bo ci, którzy 70 lat temu zakładali parafię, przysyłali tutaj salezjanów, to przecież oni też tworzyli historię, której dzisiaj stajemy się uczestnikami. Księże arcybiskupie, jako już pierwszy w ziemi tej obywatel, proszę poświęć i pobłogosław w pierwszym rzędzie ziemię tą naszą kobylańską, a o to proszę, boś już nasz i jej. Księże Inspektorze Romanie, Szanowni Przedstawiciele Władz Państwowych i Samorządowych, Kochani Parafianie, Żywy Kościele obchodzący tak wspaniały jubileusz. Serdecznie proszę Księdza Inspektora Romana Jakimowicza, aby uroczyście otworzył ulicę Świętego Pana Boska. Powstania parafii pod wezwaniem świętego Antoniego w Kobylance.
oraz przybycia salezjanów do tej wspólnoty. Pani nasza starosta, panowie wójtowie z gmin podlali wieniec dobra, który został zasadzony tutaj 5 lat temu. Ten wieniec dobra, drodzy Państwo, jest wyhodowany z tamtej lipy. Jest to dziecko tego potężnego drzewa. Cieszę się, że jednak mogę wręczyć osobiście księdzu proboszczowi ten taki mały podarek w 70. rocznicę utworzenia parach w Kobylance. Mówimy tutaj o tych lipach na 100. rocznicę. Ja mówię księże arcybiskupie, że to będzie puszcza na pewno, bo ta społeczność jest cudowna i będzie trwała wiecznie. Także mam nadzieję, że podarunku proboszczowi będzie taka namiastka tego, co się będzie działo za rok, 2, 10, a nawet 30 i 100. Wszystkiego dobrego, życzę całych szczęśliwości i pięknych. Ubzapa, dziękuję serdecznie pani starosto. To, co dalej tu się będzie tworzyło i działo dzięki Państwu, dzięki współpracy też z duszpasterzami i dzięki tym następnym pokoleniom, takim jak Hubert dzisiaj w kościele i inni, to nie będzie nic lipne, tylko to będzie konkretne. Niech takie będzie. Niech to dobro, którego symbolem ma być też tamto drzewo, niech to dobro to się tworzy. A tam, gdzie się tworzy dobro, tam ludzie są dobrzy. Jak ludzie są dobrzy, to im się szczęśliwie żyje, czego wszystkim serdecznie życzę.